Moi drodzy przyjaciele, witam Was bardzo ciepło, serdecznie i wiosennie. Dzisiaj będzie znów drażniący temat dla zwolenników Życie bez czakr, bo dzisiaj znów będzie przekaz o czakrach i ten przekaz przyjęła Irina Podzorowa z projektu KSCP. Bardzo ciekawe informacja o czakrach. No ale kto ją nie przyjmuje lub z kim ona nie rezonuje, też jest normalne. Więc zaczynam. Każdy rozumny duch wcielony w ciała o określonej gęstości i rodzaju istot rozumnych tworzy w nim i wokół niego aurę зложенным с кильку варств пуль люб тяу. В них с колеи повстаем проекции энергии ружных вибраций, которые называны центрами энергетичными люб чакрами. Личба пуль в ауже и личба чакр, подобно как и их структура, сам стисля индивидуальны для каждого рода хуманоидов и плазмоидов. Земляне charakteryzują się siedmioczęstotliwym modelem aury, który w pełni odzwierciedla aktywność inteligentnego ducha na planetach z siedmiostrumieniowym atmosferą astralną, do której należy Ziemia. Duch wcielający się w Ziemianina tworzy siedem ciał i siedem czakr, odzwierciedlających energię tych ciał w projekcji gęsta materialnego ciała. Dzieje się tak w ciągu pierwszych dziewięciu ziemskich lat, całkowitego połączenia ducha z ciałem ziemskim. W pełni ukształcona aura ziemskiego człowieka ma siedem pól lub ciał i siedem czakr, odzwierciedlających ich projekcje w ciele fizycznym. Oto nazwy tych ciał, czakr oraz ich cechy. Pierwsze aura ciała fizycznego, zawierająca częstotliwość wibracyjny programów instynktownych i częściowa energię życiowa, przejawia się przez pierwszy centrum energetyczne, które znajduje się w projekcji kości ogonowej ciała fizycznego. Normalna częstotliwość pierwszego centrum energetycznego wynosi 280 Hz. Druga, siła życiowa, wcielona go ducha i częściowa wibracyjne częstotliwości jego emocji i pragnień tworzą eteryczne ciało człowieka, które jest manifestowane przez drugi centrum energetyczne, znajdujące się 5 cm poniżej punktu, do którego przymocowana powinny w okresie rozwoju wewnątrz Częstotliwość drugiego centrum energetycznego wynosi 400 Hz. Trzecie: emocjonalna i częściowo energia wolicjonalna wcielonego ducha tworzy ludzkie ciało astralne, które jest rzutowane przez trzeci centrum energetyczny i znajduje się między miejscem przywiązania pępowiny a dolną częścią mostka. Częstotliwość trzeciego centrum energetycznego wynosi 420 Hz. Większość, czwarte. Większość wolicjonalnej energii wcielonego ducha i częstotliwość wibracyjna jego uczuć i świadomych myśli tworzą ludzkie ciała mentalne, które jest rzutowane przez czwarte centrum energetyczne, znajdujące się na poziomie grasicy. Częstotliwość czwartego centrum energetycznego wynosi 530 Hz. Piąte. Częstotliwość wibracyjnej świadomej i stłumionej pamięci wcielonego ducha oraz częściowa energia jego świadomości tworzą ciała przyczynowe człowieka, która jest rzutowana przez piąte centrum energetyczne znajdujące się na poziomie tarczycy. Częstotliwość piątego centrum energetycznego wynosi 640 Hz. 6. Częstotliwości wibracyjne myślenia i intuicji wcielonego ducha, a także większość energii jego świadomości i samoświadomości tworzą ciało buddyjskie lub budzialne. Która jest rzutowana przez szósty centrum energetyczny znajdujące się w obszarze nad grzbietem nosa ciała fizycznego. Częstotliwość szóstego centrum energetycznego wynosi 740 Hz. Si siódme. Częstotliwość wibracyjna wyobraźnia wcielonego ducha i energia światła jego wyższego ja, jego. Niewdzielonej części przechodzącej przez kanał komunikacyjny ze światem duchowym tworzą ludzkie ciała atmiczne, które jest rzutowane przez siódmy centrum energetyczne, znajdujące się w obszarze czubka głowy ciała fizycznego. Częstotliwość siódmego centrum energetycznego wynosi 850 Hz. Wszystkie podane częstotliwości czakr, są średnie dla ziemskiego mężczyzny w wieku 30-35 lat, bez poważnych patologii ciała fizycznego i ducha, w harmonii i jasnym stanie, w jasnej świadomości w granicach ciała fizycznego. Ziemskie kobiety mają średnie o 15-20% wyższej częstotliwości czakr niż mężczyźni, co daje im większą wrażliwość emocjonalną i... Intuicyjnym w porównaniu z nimi. U dzieci częstotliwości czakr są wyższe niż u dorosłych średnio o 30-40%, a przed ukończeniem 9 lat czakry tylko się tworzą wraz z ciałami energetycznymi. Czemu towarzyszy duża zmienność wartości ich zakresu częstotliwości i skłonności do innych nagłych i silnych zmian. Informację przekazał Tios Riongi, specjalista od interakcji energetycznych antropomorficznych humanoidów z otoczeniem, biofizyk i psycholog planeta Esler. Przyjęła Irina Podzorova. Więc moi drodzy, kolejna wiedza dla was. Kolejna informacja, a kto i jak ją przyjmie, to już jest sprawa osobista każdego, kto będzie to słuchać. Z Wami była Irina.